Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, piąta runda. To już była nie lada przeprawa z zawodnikiem 2300 około 50. Mikes Jan, czeski gracz. No i tutaj przygotowywałem się na tego zawodnika, bo grał różne debiuty po królewsko-indyjską, po obronę słowiańską czy gambit hetmański. I oczywiście nie trafiłem z przygotowaniem. Niesamowita sprawa, gdyż przeciwnik mnie zaskoczył bardzo i miałem pewne problemy w debiucie. Zapraszam do analizy posunięcie D4 i D5 ze strony przeciwnika. C4, póki co żadnego zaskoczenia nie ma. Skoczek na C3. No i teraz w trzecim ruchu ruch C5, który zaskoczył mnie pod względem przygotowania, bo tak chyba gość nie zagrywał wcześniej. To jeszcze jest pozycja mi bardzo dobrze znana, ale po wybiciu pionka na D5 przeciwnik myślałem, że odbije na D5, a okazuje się, że zbił na D4. Tu mnie zaskoczył. Bardzo mnie zaskoczył i przyznaję się szczerze, bez bicia, że tego wariantu dobrze nie znam, aczkolwiek kojarzyłem jak najbardziej ten układ, gdyż grywałem go często w internecie. I tutaj na szczęście po chwili zastanowienia wymyśliłem najlepsze posunięcie w partii, czyli najpierw zagranie hetmanem na A5, na A4. Dlaczego ten ruch jest ważny? Otóż tutaj czarne muszą się zasłonić gońcem i dzięki temu ja mam odbicie na D4. Różnica teraz polega na tym, że goniec zasłania hetmana, który kontroluje lepiej centrum i pionka D5 i skoczek nie może zagrać na C6 w tym układzie. Więc czarne zbiły na D5 i powiem wam szczerze, gdybym był troszeczkę bardziej przygotowany na ten wariant, to trzeba tutaj odbić pionka po prostu na D5 i korzyść czarnych jest taka, że mają bardzo szybki rozwój figur, a ja mam pionka i trzeba było tego pionka po prostu przekisić, kolokwialnie mówiąc, i utrzymać i spróbować no, tą przewagę zrealizować. Ja zagrałem jednak skoczek na F3 i co ciekawe, mój przeciwnik skoczek na C6, który jest ruchem złym. Ten ruch jest po prostu zły, a mi się wydawało, że to jest jak najbardziej dobre posunięcie. Gość pewnie zagrał. No jak się gra z takim zawodnikiem, to powiem szczerze, no zaufałem mu i nie zbiłem pionka na D5, a trzeba było to zrobić. Przykładowo, jakbym to zrobił, przeciwnik wyprowadziłby skoczka na F6 i tu trzeba byłoby wrócić. Ja bym prawdopodobnie na D1 wrócił. On by się tu rozdmuchał swoimi figurami, należałoby grać po prostu E3, zagrać gońcem, zrobić roszadę, tyle w temacie. Oczywiście to się bardzo łatwo mówi, o wiele trudniej się gra, jak jest presja na szachownicy i grasz na żywo. Prawdopodobnie też w partii szybkiej czy błyskawicznie bym tego pionka zbił i tyle. Jednakże w klasyku postanowiłem wrócić hetmanem i pozostawić tego pionka izolowanego, co było bardzo złym wyborem. To jest kwestia właśnie wariantu. Teraz już będę o ten wariant jeden mądrzejszy. Słuchajcie, co grał dalej przeciwnik. Goniec B4 pewną ręką związał mi tu skoczka. Oczywiście zagranie gońcem nie ma jakiegoś tam większego sensu. Nie trzeba w ten sposób grać. Ja tu postawiłem na szybki rozwój, bo chciałem jak najszybciej zrobić roszadę. E3, skoczek F6, goniec na E2. Przeciwnik ku mojemu zaskoczeniu zrobił roszadę. Byłem prawie 100% przekonany, że on mi zbije tutaj skoczka, odda parę gońców, ale zepsuje mi strukturę pionów i będzie próbował tutaj mnie trochę zacieśnić, że tak się wyrażę, chyba, nie wiem, czy jest takie słowo, w każdym razie zgnieść troszeczkę. Jednakże po zrobieniu roszady ja również ją zrobiłem i goniec zagrał na G4, po raz kolejny mnie zaskoczył, ale chyba pozytywnie, no bo ten ruch nie jest dla mnie jakiś groźny, a wydawało mi się, że po prostu jest strata tempa. No i teraz, jak to na Krzysztofa przystało, zaczyna kombinować. Bo pozycja jest, ona jest równa. Tutaj się nic złego absolutnie nie dzieje, jest równa, ale można wszystko zepsuć jak najbardziej. No i tutaj przede wszystkim można było najpierw zagrać H3, można było zagrać gońcem na D2, tylko że no widzicie, mój charakter gry jest taki, że ja lubię jakąś tam aktywność i no nie wytrzymałem i zagrałem skoczkiem na B5. Ten ruch jeszcze nie jest absolutnie błędem, bo tutaj idea jest taka, żeby tym skoczkiem wejść na D4. Jednak pozwoliłem skoczkowi wejść na E4 też na aktywną pozycję. A3, tu jest wszystko w porządku, goniec wrócił na E7, no należało zagrać H3 i spróbować się na przykład zagrać B4 albo B3, dojść do takich ruchów. W każdym razie, no tutaj moje kombinowanie znowu się zaczęło i wymyśliłem sobie, żeby redukować figury, skoczek z F na D4.
No właśnie, ten ruch już jakiś tam wybitny nie jest. Tutaj oczywiście zbić na E2 należało. Przeciwnik, odniosłem wrażenie, że strategicznie jakoś tak nie był najlepszy, ale jeśli chodzi o jakieś tam taktyki czy agresywne granie figurami, no to coś tam grywał. Takie odniosłem wrażenie, ale jednak goniec wrócił na D7. Tu się bardzo zdziwiłem i poczułem nadzieję na lepsze tutaj teraz posunięcia z mojej strony. Zagrałem F3 od razu, ja wiem, osłabienie punktu E3 to ma spore znaczenie. Skoczek spokojnie wrócił, no i teraz. Niestety teraz pograłem trochę gorzej, aczkolwiek no ciężko się coś takiego liczy. Mówię tu o swoich odczuciach podczas gry, bo należało szybko zagrać B4 i wstawić gońca tu, tylko że ten pionek mi podwisał, trochę się tego obawiałem, ale zawsze jest hetman D2, wieża E1, goniec F1 i to by się wszystko trzymało. Jednak obawiałem się też ruchu A5, tylko że ten ruch nie jest groźny, bo jest po prostu bicie, jak skoczek zbija, to zwyczajnie bym mógł zagrać goniec D2. I już skoczek na B5 też jest aktywną figurą i po prostu gramy sobie dalej w szachy. Jak najbardziej tutaj skoczek mógłby wejść na C4, musiał wybić i gralibyśmy dalej pozycję. Chociaż no, troszeczkę mi się to nie podobało z uwagi właśnie na parę gońców i zagrałem niestety gorszy ruch. Zbiłem skoczka, zredukowałem, pionek wybity i tutaj jest broniony i skoczek wrócił na C3, co jest lepszym ruchem. Pozycja czarnych jest tutaj zdecydowanie lepsza. Przeciwnik gra wieża E8, nastawia się na mojego pionka. Ja wieża E1, już tego pionka będę za chwilę bronił. Goniec na C5 jest atak i goniec na F1 obrona. Nie wygląda to dobrze, niestety. Przewaga czarnych jest tutaj zdecydowana, minus tam jeden około i dwa. I przeciwnik gra posunięcie w sumie chyba niepotrzebne, ale miał swój plan. A5. Jest to logiczny ruch. Nie chciał prawdopodobnie dostać zagrania B4, które nie za wiele by zmieniało w pozycji czarnych, bo goniec by sobie spokojnie uciekł. No ale właśnie, zagrałem teraz król H1 dosyć szybko, no to jest oczywiste, trzeba schodzić z królem z H1, przepraszam, z G1 na H1. I teraz przeciwnik zagrał bardzo oryginalnie i przyznam się szczerze, że strasznie mnie wystraszył tym ruchem. Bo tutaj można by było jeszcze próbować na przykład zagrać goniec D6 i nastawiać się na pionkach H2. Skoczek H5, hetman na C7 czy hetman na H4. Wyglądałoby to piekielnie groźnie. Ale przeciwnik zagrał wieża E5. Ten ruch również jest dobry. Tyle, że to posunięcie daje mi już pewne możliwości, choć na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że tutaj już mam praktycznie przegraną. O co chodzi? Goniec świetnie po diagonali działa, wchodzi za chwilę skoczek, wchodzi za chwilę hetman i grozi skoczek G3. To są też takie typowe ataki, jak w obronie królewsko-indyjskiej. Bardzo oryginalne podejście, podobało mi się to zagranie, ale na szczęście mam tutaj chyba jedyny ruch, który daje mi jakiekolwiek szanse na cokolwiek, że tak się wyrażę. Posunięcie E4, tak też zagrałem, no musiałem zagrać aktywnie, otworzyć gońca, nie było innego wyboru. Goniec F4 w ogóle grozi i tak z ludzkiego punktu widzenia tak stwierdziłem, że tu jeszcze się bronię. Skoczek zagrał na H5, robi się groźnie. Bardzo groźnie się robi, tutaj grozi przede wszystkim teraz zagranie skoczkiem na G3, bicie i wieża H5 z matem. Niebezpieczna sprawa, jedyne posunięcie, które daje tutaj obronę, to goniec na E3. To już dokładnie zacząłem liczyć. No i oczywiście, jeżeli goniec by sobie tam gdzieś odszedł, nie wiem, typu gdzieś w tą stronę, no to zawsze mogę wrócić tutaj, mogę spróbować zagrać G4, no i już powiedzmy żyję w tej pozycji. Przeciwnik zbił, co jest dla mnie dobre, bo redukcja tej figury jest tutaj piekielnie ważna. Gońce zostały wymienione. Hetman B6, zobaczcie, jest atak na wieżę, atak na pionka. No i tak nieskromnie teraz powiem, jestem dumny teraz z zagrania, bo do wyboru mam albo hetman E1, albo hetman C1. Jeden z tych ruchów jest lepszy i po hetman E1 nie boję się oczywiście tego, że stracę tutaj pionka, bo wzięcie tego pionka nic dobrego tam nie przynosi, bo zawsze mogę odbić tutaj, zredukować wieża B1 i no gramy w szachy. W każdym razie, nie zagłębiajmy się tutaj za mocno, po hetman C1 jest dobra opcja na grę. Nastąpiło D4 i ktoś powie, ach, przegrywam figurę. Niestety ten ruch dla przeciwnika jest zły.
Bardzo zły, bo teraz sytuacja się wyrównuje, a nawet przechyla na moją korzyść. Skoczek na A4, wtrącenie, tutaj hetman na A7, to wszystko zostało przeliczone i bardzo ważne posunięcie. Rozważałem wieża B3, żeby tam aktywnie pograć, ale wieża E1 było zdecydowanie lepsze i tak też poszło. Z uwagi na to, żeby scalić ciężkie figury i zwróćcie uwagę, że ten atak już tutaj nic dobrego nie robi. Wieża B8, błąd, pierwszy błąd przeciwnika w tej partii, tutaj przepraszam, szybko mi się przestawiło, wieża B8 i właśnie ruch B4, tak jest, wieża B8 i B4, B4 daje możliwości kontry. Zwróćcie uwagę, że jak będzie bicie, to jest bicie i tutaj grozi skoczek na C5. Robi się bardzo, bardzo niebezpiecznie. Wieża nie może zbić na B4, bo skoczek wlatuje tutaj na C5 i po hetman C7 jest skoczek A6. Chodzi o to, że w tej sytuacji po prostu wieża wchodzi na ósemkę i praktycznie daje mata, więc hetman C7 trzeba by było zagrać. No i cóż, przeciwnik oczywiście nie zbił pionka na B4, zagrał znowu oryginalnie G5. I to posunięcie mi się spodobało z perspektywy czarnych, bo raz, że jest lufcik, dwa, że skoczek znajduje dobrą placówkę, ale ten ruch również osłabia króla. I moim mankamentem, nie wiem, można powiedzieć tutaj, moim błędem było to, że nie wykorzystałem tego, że przeciwnik odsłonił króla. Właśnie. Chyba za mało trochę koncentracji. Na razie zagrałem najlepszy ruch w pozycji skoczek C5, poprawić figurę oczywiście, skoczek wleciał na F4, no i teraz kluczowy moment. Niestety ja tu zagrałem dosyć szybko, bo zagrałem hetman D2 z atakiem na pionka i obroną pionka B4, co się wydaje dobre i to jest też ok pozycja, jak najbardziej, ale przede wszystkim w tej pozycji należało przysiąść na stołeczku i zastanowić się porządnie nad dalszym planem gry, który jest prosty. Mianowicie, zagrać G3, skoczek by wleciał tutaj na E6 prawdopodobnie, skoczek D3, gdzie świetnie jest kontrolowane centrum, wieża by zagrała na B5 i posunięcie F4. Raz, że skoczek może gdzieś tam sobie wyruszyć i stępem atakować wieżę. Dwa, że tu jest możliwość otworzenia linii G i hetman też wjeżdża praktycznie na H6, F4, F5 wjeżdża. No to się powinno wygrywać już samo, moi drodzy. Jestem na siebie zły totalnie, że takiej prostego zagrania nie widziałem. Albo inaczej, nie brałem pod uwagę kompletnie, tylko nastawiłem się w tej sytuacji na hetman D2 na pionka. No cóż, zabrakło trochę tutaj precyzji, skoczek zagrał na E6 i tutaj skoczek D3, tutaj cały czas pozycja białych jest świetna, bo to jest plus 2, wieża z E na B5, no i teraz należało znowu zagrać F4, choć ten ruch według mnie teraz jest trudniejszy do zagrania, bo nie ma podparcia ruchem G3, ale F4, czyli cały czas otwarcie tej pozycji, stępem atakuje wieżę i to by dało jakieś tam też fajne perspektywy. Pozycja, no, według mnie jest w miarę ostra, ale tylko tutaj czarne muszą bardzo uważać. No niestety, stety albo niestety, zagrałem skoczkiem na C5. Moim planem było to, że jak skoczek zbije na C5, to wjeżdżam na G5 z szachem, król F8, i zbijam na B5 i zyskuję ogromną, ogromną przewagę. No w zasadzie to już by była wygrana partia. Tyle, że przeciwnik zbił wieżą. Nie wiem dlaczego, oczywiście widziałem, że takie posunięcie istnieje, ale nie brałem go na poważnie, a przeciwnik jednak to zrobił i to było dobre zagranie z jego strony. Ta pozycja, silnik tę pozycję ocenia jako 1 i 3 dla białych. Jakość więcej. Król bezpieczny, no jedyna tutaj taka zagwozdka to te pionki, które są bardzo niebezpieczne, aczkolwiek ja je jeszcze blokuję, więc nie jest tak źle. Zagrałem wieżą na C1, hetman na E5 się scentralizował, u czarnych te figury współpracują i pionki bardzo dobrze, no i koniec C4. Zawsze jakaś tam próba wymiany. Tutaj policzyłem sobie, że jak zagra przeciwnik tak, to ja wezmę sobie tam pionka. Skoczek zagrał na F4, ja wieża D1. No właśnie, zagrałem na pionka i tutaj właśnie jak TC5, to jeszcze raz mówię, biorę pionka i byłem bardzo zadowolony z tego, tyle że dostałem ruch goniec E6. No właśnie. I tutaj pozycja się trochę już wyrównuje wbrew pozorom.
i za bardzo nie mogę zbić tego gońca. Nie mogę zbić tego gońca, bo skoczek zbija i ciężko będzie się przebić przez te pionki. Naprawdę, wierzcie mi, że jak się patrzy na, jak się analizuje, to jest w miarę łatwe, ale jak się gra przy szachownicy, to jest zupełnie inna bajka. No i tutaj popełniłem błąd, który był szkolnym błędem, moi drodzy, bo ja tutaj myślałem, że jak zbiję na d4 i nastąpi wymiana do końca i wieża mi wjedzie na b2, co tylko liczyłem z atakiem na g2, liczyłem, co tutaj się stanie, ale po g3 tam dawałem radę jakoś więcej, redukcja i powinno być prosto. Tak też poszło, przeciwnik zbił, tyle że nie dostrzegłem ruchu c5. I nie chcecie wiedzieć, co sobie pomyślałem w tym momencie, niestety. Chodziło mi jeszcze po głowie odejście wieżą, zbicie gońca na c4, czyli tu, tu, wieża c2 i żeby odbić pionka, atakując kolejne dwa. Jednak to było dosyć ryzykowne zagranie, bo jednak dwie figury miałyby jakieś tam potencjalne szanse. Na szczęście opamiętałem się i z zimną krwią zagrałem wieża d5. Najlepszy ruch w tej sytuacji. Przeciwnik zbił skoczkiem, co jest dobrym zagraniem. Pionek wybił goniec d7 i szukamy aktywności wieża e1. Tutaj wieża zagrała na b2, król g1, żeby mieć też opcję ucieczki. Wieża na c2 i wtrącenie na e7. Tu już się pogodziłem z opcją remisową. Jeżeli by zbił, to ja bym zbił i to tu się można godzić tak naprawdę z remisem. W tej sytuacji. Przeciwnik jednak zagrał na a4 dosyć ambitnie i ja zagrałem tutaj gońcem na d3. Wieża c3 z atakiem, goniec f5, no i ten pionek robi się groźny. Przeciwnik z zimną krwią też wybił. No jakbym miał króla schowanego, miałbym to tempo więcej tutaj do ataku. Jednak zagrałem tutaj wieżą na c7, wieża dała szacha, król f2, wieża d1, bicie, tutaj bicie. No, nie było nic lepszego, słuchajcie, w tej sytuacji, niż pójść na ten wariant. Podpisaliśmy remis. No cóż, zaskoczenie w debiucie było dla mnie. Gorszą pozycję dostałem, przeciwnik potem się pogubił. Nie wykorzystałem swojej szansy, niestety. Całe szczęście obyło się bez porażki. Remis jest no, dobrym wynikiem, nie ma co tutaj narzekać. 3,5 punktu na 5 na ten moment. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnej rundzie numer 6. Do zobaczenia.